Szczęść Boże, Justyna Burza, zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. W bazylice w Wadowicach, rodzinnym mieście Karola Wojtyły, sprawowana była msza święta w obronie czci świętego Jana Pawła II. W homilii ksiądz Andrzej Scomber wezwał do obrony wielkiego dorobku papieża, który został brutalnie zaatakowany. W kontekście zarzutów ukrywania przestępstw seksualnych w homilii ksiądz Andrzej Scomber wskazał części działań, jakie podejmował święty Jan Paweł II, by bronić pokrzywdzonych i karać tych, którzy dopuszczają się grzechu. W 1983 roku Jan Paweł II promulgował nowy kodeks prawa kanonicznego, którym jednoznacznie zobligował przełożonych kościelnych do karania członków kleru będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego. Papież ogłosił też katechizm Kościoła katolickiego, który w artykule 2389 stwierdza, że nadużycia seksualne popełnione przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece są grzechem będącym jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych. Ksiądz Scomber zwrócił uwagę, że od połowy lat 80. do połowy lat 90. ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult, czyli przepisy uzupełniające, doprecyzujące kodeks prawa kanonicznego dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem cywilnym amerykańskim. W 1996 roku wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii. W 2001 roku ogłoszono dokument Obrona Świętości Sakramentów. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamania tajemnicy spowiedzi. Nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i jego zgłoszenia miała czuwać Kongregacja Nauki Wiary. Ksiądz Andrzej Scomber podkreślał, że podczas procesu beatyfikacyjnego Ojca Świętego nie było głosów wskazujących, iż Karol Wojtyła jako biskup i papież dopuszczał się zaniedbań. Sprawa była publiczna i znów pytanie. Gdzie byli pokrzywdzeni w 2005 roku, kiedy rozpoczynał się proces? Wtedy istniała już świadomość tego przestępstwa, także w przestrzeni publicznej. Dlaczego nikt nie przyszedł do wikariatu miasta i do Trybunału w Krakowie i nie poinformował o zaniechaniach i tuszowaniu przestępstw przez arcybiskupa Wojtyłę? Z całą mocą i pod przysięgą mogę zeznać, że takich zgłoszeń w Krakowie nie było. Ksiądz Andrzej Scomber wezwał do obrony wielkiego dorobku papieża, który został brutalnie zaatakowany. Po Eucharystii w Wadowickiej Bazylice wierni przeszli z relikwiami świętego Jana Pawła II przed okno domu rodzinnego Karola Wojtyły, gdzie zaśpiewali barkę. Polska spółka Gaz-System podpisała porozumienie o zacieśnianiu współpracy z ukraińskim operatorem gazociągów. Podmioty chcą zwiększać moc przesyłową błękitnego paliwa między Ukrainą i Polską, a także przygotowywać gazociągi na przesył biometanu i zielonego wodoru. Po wybuchu wojny współpraca między polskim a ukraińskim operatorem gazociągów okazała się konieczna. Była odpowiedzią na kryzys, a teraz daje szansę na rozwój, mówi Mateusz Berger, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Chciałbym, żeby im dłużej pracujemy, im dłużej poznajemy się w tych trudnych okolicznościach,
tym bardziej w przyszłości będziemy mieli zacieśnione więzy gospodarcze i biznesowe. Porozumienie polskiego Gaz-Systemu z ukraińskim odpowiednikiem ma doprowadzić do synchronizacji systemów przesyłu gazu oraz zwiększenia ich mocy przesyłowej. Dzisiaj robimy kolejny krok, aby stworzyć zintegrowany hub energetyczny dla Europy Wschodniej. Wskazuje Julia Pitkomorna, ukraińska wiceminister energetyki. Oba podmioty będą też współpracować przy projektach związanych z nowymi technologiami. Chcemy rozwijać się w zakresie przesyłu paliw zielonych, mówi Marcin Chludziński, prezes zarządu Gaz-Systemu. Przesyłu także paliw zielonych, biometanu, wodoru, to są rzeczy, które się tak czy inaczej w przyszłości będą działy. Mamy wspólnie uzupełniające się potencjały. Strona ukraińska liczy między innymi na łatwiejszy dostęp do polskiego terminala LNG. Polska zyskuje natomiast dostęp do ukraińskich magazynów gazu oraz nowe kierunki dostaw błękitnego paliwa, między innymi z południa. Już wkrótce na terenie strategicznego parku inwestycyjnego Europark Stalowa Wola powstaną instalacje odnawialnych źródeł energii. Uruchomione mają zostać m.in. elektrownie słoneczne i turbiny wiatrowe. Odnawialne źródła energii to alternatywa dla źródeł konwencjonalnych, których zasoby z roku na rok zmniejszają się. Dzięki podpisaniu porozumienia z samorządem Stalowej Woli miasto będzie bardziej przyjazne dla środowiska. Ta inwestycja, którą będziemy tutaj realizowali w strefie ekonomicznej, będzie polegała na budowie właśnie co najmniej 70 MW fotowoltaice. Tutaj także będziemy lokalizowali magazyny energii. Pamiętajmy o tym, że magazynowanie energii to także przyszłość elektroenergetyki światowej. Poza tym także tutaj zamierzamy zlokalizować wiatraki, które będą produkowały energię na lądzie. Mówił prezes grupy PGE Wojciech Dąbrowski. Wyprodukowana zielona energia będzie zasilała miasto oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie strategicznego parku inwestycyjnego Europark. Podkarpacie rozwija się, o czym mówił prezes zarządu PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski. Dzisiejsze wydarzenie to kolejny ważny krok w zakresie realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii w rejonie Stalowej Woli. Jeszcze niedawno właśnie z prezesem tutaj Wojciechem Dąbrowskim zaczynaliśmy budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce, w sąsiedniej gminie Grębów. Ta farma w 2024 roku ma osiągnąć moc 153 MW. Rozwój jest możliwy dzięki aktywności władz samorządowych, zaznacza wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Ja jestem przekonany, że te aktywności, te działania, które są podejmowane w ostatnim czasie, przyczynią się do tego, że nasz teren, nasze miejsce będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Na 70 hektarach gruntów mają powstać elektrownie słoneczne o łącznej mocy 70 MW, 7 turbin wiatrakowych o mocy 4 MW każda, magazyny energii o pojemności do 30 MWh i centrum serwisowe odnawialnych źródeł energii. Koszt inwestycji szacuje się na około 400 milionów złotych. Budowa pierwszych instalacji ma ruszyć za rok. Bruksela kolejny raz uderza w polskie lasy. Tym razem Parlament Europejski chce zwiększyć wskaźnik pochłaniania CO2 w sektorze użytkowania gruntów i leśnictwa. W reakcji na zakusy unijnych urzędników powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Broniący Lasów. Za kilka dni ruszy zbiórka podpisów. Bruksela wprowadza w życie założenia pakietu klimatycznego Fit for 55. Parlament Europejski chce ograniczenia emisji CO2 o 40% do 2030 roku w porównaniu do roku 2005. Poprzedni cel wynosił 30%. Unia przy realizacji swoich założeń klimatycznych przymyka oko na ich konsekwencje, zaznacza politolog profesor Rafał Juchnowski. Tutaj najistotniejszą kwestią jest wzrost kosztochłonności gospodarki europejskiej i jej mniejsza konkurencyjność wobec innych podmiotów światowych. Kolejny element pakietu Fit for 55 to zwiększenie pochłaniania CO2 w sektorze gruntów i lasów. Parlament Europejski podniósł ten cel o 15%, czyli 310 milionów ton CO2 dla całej Unii do 2030 roku. To cel niemożliwy do realizacji dla Polski, mówi minister Edward Siarka, pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa. Musielibyśmy w sposób drastyczny ograniczyć pozyskanie drewna. A w co to uderza? W polską gospodarkę, w całą branżę drzewną, meblarską. Równocześnie innym państwom członkowskim zmniejszano cele, między innymi Francji. Ktoś powiedzieć, że bardzo rozbudowaną gospodarkę leśną mają Finowie,
a oni mają znacznie mniejszy limit tego pochłaniania. Dodaje poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, do tej pory decyzje w zakresie pochłaniania CO2 przez lasy były sprawą wewnętrzną Polski i robiliśmy to bardzo efektywnie. Kilka tygodni temu Parlament Europejski zaproponował też zmianę traktatów, w myśl której większą kontrolę nad lasami w Polsce mieliby zyskać unijni urzędnicy. Te zasoby dzisiaj mają być chronione, to znaczy, że te zasoby przez pokolenia, przez lata, przez dziesięciolecia ktoś ukształtował. Jak je ukształtował, to znaczy, że one są. Jak są, to znaczy, że potrafimy nimi gospodarować i jednocześnie je chronić. A tutaj zaczyna się bardzo duży rozwój biurokracji, która może być nieszczęśliwa w przypadku finalnym utrzymania zasobów przyrodniczych w takich krajach jak Polska czy nawet Rumunia. Podkreśla doradca prezydenta minister Paweł Sałek. Z kolei Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że organizacje pozarządowe, w tym pseudoekolodzy, mają prawo do zaskarżania planów urządzania lasów. Oznaczałoby to paraliż pracy lasów państwowych. Jednocześnie dochodzi do dyskredytacji polskich leśników przez polityków opozycji. Poseł do Parlamentu Europejskiego Janina Ochojska zarzuciła im tworzenie masowych grobów na granicy z Białorusią, w których rzekomo chowano nielegalnych migrantów. Po prostu pozbierano ciała, żeby nie było tych dowodów. Wypowiedź pani poseł jest wypowiedzią skandaliczną, wypowiedzią łajdacką. Wypowiedź, która godzi w dobro leśnika polskiego. Mówi szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak. Sprawą zajmuje się prokuratura. W obronie polskich lasów przed zakusami unijnych urzędników powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Projekt zakłada, że na unijne decyzje w sprawie leśnictwa i ograniczenia kompetencji Polski będzie musiała być zgoda Krajowego Parlamentu większością 2/3 głosów. Nikt o nas, za nas czy ponad nami o polskich lasach nie powinien decydować. Inicjatorem protestu w obronie polskich lasów był nieżyjący już profesor Jan Szyszko. Zacytuję słowa męża, który wielokrotnie mówił, że polskie lasy będą w permanentnym niebezpieczeństwie. Jak państwo wiecie, już od właściwie 1989 roku tak naprawdę ciągle o te lasy walczymy. Przypomina żona profesora Krystyna Szyszko. W 2010 roku, kiedy rząd Donalda Tuska chciał włączyć lasy państwowe do sektora finansów publicznych, udało się zebrać ponad 1 200 000 podpisów pod protestem. Później w 2015 pojawiło się kolejne zagrożenie, możliwa prywatyzacja lasów i wyprzedaży polskiej ziemi na dużą skalę. Wtedy udało się zebrać niemal 4 miliony podpisów pod wnioskiem o referendum. Kluczową rolę w obu zbiórkach odegrała rodzina Radia Maryja. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.